Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Jezus Chrystus, Mesjasz Król. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 11 lutego 1987 roku. Jezus zwany Chrystusem. Tymi słowy, jak wiemy z ostatnich kateches, kończy Ewangelista Mateusz Rodowód Jezusa, Syna Maryi, zamieszczony na początku swej Ewangelii. Wyraz Chrystus jest greckim odpowiednikiem słowa Mesjasz. Czyli pomazaniec. Izrael, naród wybrany przez Boga, żył poprzez wszystkie pokolenia oczekiwaniem na spełnienie obietnicy Mesjasza, na którego przyjście został przygotowany poprzez dzieje przymierza. Mesjasz, czyli pomazaniec, posłany przez Boga, miał stanowić o wypełnieniu powołania ludu przymierza, któremu Bóg przez objawienie pozwalał poznać prawdę o sobie. O swych zbawczych zamierzeniach. Nazwanie Jezusa z Nazaretu imieniem Chrystus świadczy o tym, że apostołowie i Kościół Pierwotny uznali w nim tego, w którym urzeczywistniły się zamierzenia Boga Przymierza, a zarazem oczekiwania Izraela. Kiedy w dniu pięćdziesiątnicy, pod tchnieniem Ducha Świętego, Piotr przemawia po raz pierwszy do zgromadzonych mieszkańców Jerozolimy oraz pielgrzymów przybyłych na święta, Wypowiada tę właśnie prawdę. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Mowa Piotra i rodowód z Ewangelii Mateusza ukazują bogatą treść, jaką słowo Mesjasz Chrystus posiada w Starym Testamencie i którą stopniowo wypadnie rozwinąć w najbliższych katechezach. Sam wyraz mesjasz wskazuje na namaszczenie. I stąd wypada badać tę treść w związku z religijną instytucją namaszczenia olejem, która, jak wiadomo, istniała w Izraelu i przeszła ze Starego również do Nowego Przymierza. W dziejach Starego Przymierza namaszczenie otrzymywały osoby powoływane przez Boga na urząd króla, kapłana i proroka. Istnieją przeto wyraźne podstawy po temu, aby prawdę o Chrystusie Mesjaszu odczytywać w kontekście tego troistego munus, który w starym przymierzu był przyznawany osobom mającym przewodzić ludowi Bożemu, bądź go reprezentować. W niniejszej katechezie zatrzymamy się nad urzędem i godnością Chrystusa jako króla. Kiedy archanioł Gabriel zwiastuje dziewicy Maryi, że została wybrana na matkę Zbawiciela, mówi również o królewskości jej syna. Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Słowa te zdają się odpowiadać obietnicy, jaką otrzymał król Dawid. Kiedy wypełnią się Twoje dni, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu Memu, a ja utwierdzę tron Jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Rzec można, że obietnica ta spełniła się do pewnego stopnia w Salomonie, synu i bezpośrednim następcy Dawida. Jednakże pełny sens obietnicy wybiegał daleko poza granice Królestwa Ziemskiego i dotyczył nie tylko dalekiej przyszłości, ale rzeczywistości, która wręcz wykracza poza dzieje czas i przestrzeń utwierdzę tron Jego Królestwa na wieki. W słowach zwiastowania Jezus zostaje objawiony jako ten, w którym wypełnia się pradawna obietnica. W ten sposób prawda o Chrystusie królu zostaje wpisana w tradycję biblijną króla mesjańskiego lub też mesjasza króla. I w tej postaci występuje często w Ewangeliach, które mówią o posłannictwie Jezusa z Nazaretu i przekazują jego nauczanie. Znamienne jest tutaj postępowanie samego Jezusa na przykład wtedy, gdy niewidomy żebrak Bartymeusz, wzywając jego pomocy, woła: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przyjmuje te słowa jako wypowiedziane pod swoim adresem, choć sam nigdy nie nazywa siebie w ten sposób. Co więcej, w odpowiednim momencie wskazuje na ograniczony zakres tego określenia. Zadaje wówczas swym rozmówcom, faryzeuszom pytanie: Co sądzicie o Mesjaszu, czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida. Wtedy rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid, natchniony przez ducha, może nazywać go panem, gdy mówi: Rzekł pan do pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go panem, to jak może być tylko jego synem? Tak więc Jezus wskazuje wyraźnie na ograniczony, Niewystarczający sposób pojmowania Mesjasza na gruncie tradycji Izraela, związanej z doczesnym dziedzictwem Dawida. Niemniej Jezus nie odrzuca tej tradycji, ale realizuje ją w pełni w takim sensie, jaki ujawnia się już w słowach wypowiedzianych przy Zwiastowaniu i jaki okaże się podczas jego paschy. Znamienne jest także to, że wjeżdżając do Jerozolimy na kilka dni przed swą męką, Jezus wypełnia, jak podają ewangeliści Mateusz i Jan, proroctwo Zachariasza, w którym znajduje wyraz tradycja króla mesjańskiego. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do ciebie sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny. Jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. Powiedzcie, córze syjońskiej, Oto król Twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Właśnie na osiołku wjeżdża Jezus do Jerozolimy, a jest to wjazd uroczysty, któremu towarzyszą okrzyki Hosanna synowi Dawida. Nie zważając na oburzenie faryzeuszy, Jezus pozwala prostaczkom obwołać się Mesjaszem, wiedząc, że wszelkie wątpliwości co do tytułu Mesjasza rozwieją się dzięki jego uwielbieniu poprzez mękę. Jednakże w rozumieniu królewskości, jako władzy doczesnej, nastąpi kryzys. Nie przyniesie on jednak zniweczenia tradycji, lecz jej wyjaśnienie. W dniach, które nastąpią po wieździe Jezusa do Jerozolimy, stanie się jawne, jak należy rozumieć słowa wypowiedziane przy zwiastowaniu. Pan Bóg damu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Jezus sam wyjaśni, na czym polega Jego królewskość, czyli prawda mesjańska, i jak należy ją rozumieć. Momentem decydującym jest tu rozmowa Chrystusa z Piłatem według zapisu Ewangelii Janowej. Ponieważ Jezus z Nazaretu został oskarżony przed namiestnikiem rzymskim, że czyni się Królem żydowskim, wobec tego Piłat zadaje stosowne do tego oskarżenia pytanie. Ta kwestia interesuje władze rzymskie w sposób szczególny. Gdyż samozwańczy król żydowski, uznany przez swych zwolenników, mógłby stanowić jakieś zagrożenie dla imperium. Piłat więc pyta Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim. Jezus odpowiada, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie. W dalszym ciągu zaś wyjaśnia, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, Słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat, a więc jesteś królem? Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. W tych jednoznacznych słowach Jezus wyraźnie stwierdza, że charakter królewski, munus regale, Łączy się z posłannictwem Chrystusa-Mesjasza, posłanego od Boga, ale nie można go rozumieć w znaczeniu politycznym, jako władzy doczesnej, nawet w stosunku do ludu wybranego przez Boga, jakim był Izrael. Dalszy ciąg procesu Jezusa potwierdza ze szczególną wyrazistością konflikt, jaki zachodzi pomiędzy Chrystusowym rozumieniem Mesjasza-Króla, a powszechnie panującym rozumieniem doczesnym i politycznym. Jezus zostaje skazany na śmierć pod zarzutem, że czynił się królem. Napis na krzyżu, Jezus Nazarejczyk, król żydowski, ma świadczyć o tej właśnie jego winie. Tymczasem to właśnie Żydzi, którzy pragnęli przecież przywrócenia królestwa Dawida w sensie doczesnym, kiedy Piłat ukazał im Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego, ze słowami, oto król wasz, odpowiedzieli, ukrzyżuj go. Poza Cezarem nie mamy króla. Na tym tle możemy lepiej zrozumieć znaczenie napisu na krzyżu Chrystusa, jeśli odwołamy się przy tym do słów, jakimi Jezus określił samego siebie w rozmowie z namiestnikiem rzymskim. W tym i tylko w tym znaczeniu. Chrystus Mesjasz jest królem. W tym i tylko w tym znaczeniu odpowiada tradycji króla mesjańskiego, objawionej na kartach Starego Testamentu, wpisanej w dzieje ludu starego przymierza. To co wydarzyło się na Kalwarii Rzuca ostateczne światło na mesjańską królewskość Jezusa. Jeden z dwóch złoczyńców ukrzyżowanych wraz z Jezusem daje przejmujący wyraz tej prawdzie, gdy mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus odpowiada: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. W tym dialogu znajdujemy jakby ostatnie potwierdzenie słów wypowiedzianych przy zwiastowaniu o Jezusie będzie panował, a jego panowaniu nie będzie końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówimy Jezus Chrystus. Stale łączymy te dwa imiona. Jedno jest imieniem własnym syna Maryi, drugie jest imieniem jego mesjańskim, ponieważ Chrystus po grecku znaczy to samo co mesjasz w języku Starego Testamentu, w języku hebrajskim. Mesjasz, czyli pomazaniec, taka tradycja namaszczenia olejem oznaczała w Starym Testamencie szczególne zadanie zlecane przez Boga danej osobie namaszczano królów, namaszczano kapłanów, namaszczano proroków. Dzisiaj pozostało to także w liturgii Nowego Testamentu Wiemy o namaszczeniach przy Chrzcie Świętym, przy bierzmowaniu, przy kapłaństwie, wreszcie w sakramencie chorych. Otóż to namaszczenie oznaczało specjalną misję ze strony Boga samego daną człowiekowi. Mesjasz był człowiekiem oczekiwanym przez Izraela, człowiekiem tej wielkiej Bożej misji. W Jezusie z Nazaretu jego uczniowie ujrzeli wypełnienie wielokrotnych obietnic zawartych w Starym Testamencie. Wszystkie one spełniły się na nim, właśnie na Jezusie z Nazaretu. Zobaczyli to w sposób definitywny apostołowie po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Święty Piotr daje temu świadectwo w dniu pięćdziesiątnicy w swoim pierwszym kazaniu do zgromadzonych mieszkańców Jerozolimy i pielgrzymów z różnych stron. Tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali, mówi: Uczynił Bóg Panem i Mesjaszem, Chrystusem. Chrystus Mesjasz, wedle tradycji Starego Testamentu, miał być królem. I rzecz znamienna. Przy zwiastowaniu anioł Gabriel mówi do Maryi: Damu Bóg twojemu synowi, temu który się z ciebie narodzi, królestwo Dawida. Będzie panował w domu Jakubowym. Królestwu jego nie będzie końca. I stąd opinia narodu żydowskiego przed Chrystusem i w okresie także jego działalności publicznej mesjańskiej wiązała obietnicę mesjasza z władzą królewską. Z dziedzictwem Dawidowym. Tego oczekiwała po Mesjaszu. Chrystus pod tym względem można powiedzieć, zawiódł, a raczej po prostu przekreślił oczekiwania swoich współczesnych. Bo jakkolwiek przy różnych okolicznościach, a zwłaszcza w momencie wjazdu do Jerozolimy, był pozdrawiany przez swój lud jako syn Dawida, który idzie w imię Pańskie. To jednak z kolei był skazany na śmierć z poduszczenia przedstawicieli Najwyższej Rady. Był skazany na śmierć przez Piłata właśnie jako król, jako ten, który się czyni królem. Chrystus jednakże wobec Piłata wyjaśnił, że jego królestwo, które jest związane z posłannictwem mesjańskim, nie jest z tego świata. Nie jest królem w znaczeniu politycznym i żadnych zamiarów związanych z takim królestwem nie żywi. Jest królem w innym znaczeniu, powiada do Piłata. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. To jest jego królestwo. Ci, którzy są z prawdy, którzy słuchają, jego świadectwa. To jest jego królestwo. I to królestwo, tak jak powiedział przy zwiastowaniu Anioł do Maryi, istotnie nie będzie miało końca. Wszystkie królestwa tego świata przemijają, mają swój koniec, są poddane prawom czasu, historii. Królestwo Chrystusa, królestwo Mesjańskie, królestwo, które nie jest z tego świata, nie będzie miało końca, jest wieczne. Taką prawdę o Chrystusie Mesjaszu, o Mesjaszu królu, odczytujemy w Piśmie Świętym Starego, a przede wszystkim Nowego Testamentu. Dzisiaj w tej katechezie ją sobie uświadamiamy aby z pełniejszym zrozumieniem wypowiadać te słowa Jezus Chrystus Patnoście i Jezinciery tam i wieczne a tu ja tręnią tu i adorunta sztwa Si pur in cielo ed in terra, ma nel nostro quotidiano da danno visori e dimitte l'obice vita nostra, ci curare i nostri vittimi, i vittori nostri, e te lo si induca in tentazione. said it even on osama